Panowie i panie, krypto wiadomości. Subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy. Za nami najgorszy dzień, jeśli chodzi o amerykańskie ETF-y na Bitcoinie. 1 maja każdy z funduszy pozbywał się kryptowalut. Najwięcej sprzedało Fidelity oraz Grayscale. Łącznie z ETF-ów ubyło 563 miliony dolarów. Czyli uwaga, 9501 bitcoinów. O kurwa. Tak generalnie to już od 7 dni ETF-y więcej sprzedają niż kupują. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że cena Bitcoina spadła poniżej 60 tysięcy dolarów. ETF-y mocno wyhamowały, ale Robert Micznik, dyrektor do spraw aktywów cyfrowych w BlackRocku, mówi, że tendencja ta ulegnie zmianie. Przekonuje on, że nadejdzie nowa fala inwestorów, m.in. tych z funduszy emerytalnych. Micznik poinformował, że wcale nie widzi mniejszego zainteresowania Bitcoinem, a wręcz przeciwnie. Prognozuje, że w najbliższych miesiącach w bitcoinowe ETF-y zaczną inwestować nowi uczestnicy rynku. Dalej, Mr. 100 znów kupuje bitcoiny. To jego pierwszy zakup po kwietniowym halvingu. Ostatnią transakcję wykonał 19 kwietnia i od tamtej pory przez kilkanaście dni nic nie dokupił. W ostatnich dniach jego portfel powiększył się o 4100 bitcoinów. Według BitInfo Charts Mr. 100 jest 12 wielorybem co do liczby posiadanych BTC. Łącznie ma ich ponad 65 tysięcy. Dalej, Coinbase w pierwszym kwartale 2024 roku wygenerował 1,6 miliarda dolarów przychodu. To już teraz jest lepszy wynik niż za cały 2023 rok. Przychody z transakcji konsumenckich przekroczyły 935 milionów, co oznacza wzrost o 99% względem poprzedniego kwartału. Z kolei wolumen obrotu wyniósł 56 miliardy dolarów, co również oznacza wzrost o ponad 90%. W pierwszym kwartale 2024 roku wzrosła też liczba transakcji instytucjonalnych, generując przychód na poziomie 85 milionów USD. Po publikacji tych danych w ciągu dnia akcje Coinbase'a urosły o 8%. Ja osobiście polecam zainteresować się blockchainem Coinbase'a siecią Base. Dalej, analitycy Bloomberga są coraz mniej optymistycznie nastawieni do zatwierdzenia przez SEC ETF-ów na Ethereum. W ostatnim wywiadzie James Seyfarth stwierdził, że szanse są mniejsze niż 25%. A przypomnijmy, że jeszcze kilka tygodni temu na akceptację dawał 35%. Ponoć za kulisami nie toczą się żadne procedury, nie ma organizowanych spotkań, jak to miało miejsce przed zatwierdzeniem ETF-ów na Bitcoina. Bloomberg prognozuje, że SEC będzie opóźniał decyzję, a ETF na Ethereum nie pojawi się w tym roku. Dalej. W najnowszej edycji raportu rynkowego Bitfinex Alpha obecna konsolidacja na Bitcoinie może być kontynuowana jeszcze przez 2 miesiące. Jak wynika z raportów Bitfinex, w najbliższym czasie wahania na poziomie 10 tysięcy dolarów na Bitcoinie będą czymś normalnym. Jednak im dalej w las, tym bardziej miniony halving będzie oddziaływał na rynek. Dlatego w dłuższej perspektywie cena BTC powinna rosnąć. Dalej, sell in May and go away. Jak statystycznie wygląda sentyment w rozpoczętym miesiącu? W ostatnich 3 latach maj zamykał się poniżej swojego otwarcia. W poprzednim roku korekta wyniosła prawie 7%. Od 2021 roku maj zawsze świeci się na czerwono. Przypomnijmy jednak, że bywały lata, w których miesiąc ten dał nieźle zarobić. Tak było w 2017 i 2019 roku, kiedy to Bitcoin wzrósł o ponad 50%. Tak więc powiedzenie sell in May and go away nie zawsze musi się sprawdzić. Subskrybuj, lajkuj, nara.